W 2005 roku Phoenix stało się areną zabójczej gry grupy morderców. Jeździli po okolicy i zabijali każdego, kto wpadł im w oko. Strzelaniny sprawiły, że ludzie bali się wychodzić z domów. Wszyscy czuliśmy grozę sytuacji. Policja nie mogła znaleźć winnych. Nie mieliśmy dosłownie żadnego świadka tych morderstw. Co było przyczyną tych niesprowokowanych ataków przemocy? Musiał się taki urodzić. Nie wierzę, że po prostu zmienił się w potwora. Czy ci seryjni zabójcy urodzili się, by zabijać? Było w nim coś niewyobrażalnie złego. Urodzeni, by zabijać. Miasto Phoenix jest oazą otoczoną przez nieprzyjazny krajobraz. Ta słoneczna dolina znana jest z dzikich, pustynnych okolic. Ludzie przeprowadzają się tutaj, bo szukają ciepła, bezkresnego nieba i pieszych wycieczek po dzikim terenie. Życie upływa w Phoenix spokojnie, bo mamy dużo mniej miejskiej zabudowy niż inne duże miasta. Pod koniec 2005 roku spokój prysnął, a miasto ogarnęła trwoga. Miasto zostało sparaliżowane strachem. Ludzie nie wychodzili z domów, nie spacerowali po ulicach, nie wypuszczali dzieci na zewnątrz. Staliśmy się przeczuleni na punkcie bezpieczeństwa. Policja ostrzegała przed wychodzeniem z domu po zmroku. Na miasto padł blady strach. Ludzie bali się wyjść po benzynę, na spacer, a nawet wyprowadzić psa. Ci, którzy odważyli się wyjść, co chwila oglądali się za siebie. Koszmar zaczął się dość niepozornie. 6 miesięcy wcześniej do miasta dotarły plotki o przypadkach strzelania do zwierząt. Detektywi szukali sprawców strzelających do zwierząt. Pewnej nocy osoba wynajmująca domek w dolinie znalazła w polu martwą klacz. Zwierzę miało 5 ran postrzałowych. Kule przebiły płuco. Klacz zakrztusiła się własną krwią. Tej samej nocy zabójcy znaleźli nową ofiarę. David Estrada był zapalonym muzykiem, który lubił przygody. Właśnie skończył 20 lat. Cieszyłam się, że nie jest już nastolatkiem. Miał wspaniały głos, kochał muzykę. Pewnego dnia usłyszałam w kuchni, jak śpiewa Blackbird. Powiedziałam mu, jesteś fantastyczny. Musisz zostać zawodowym muzykiem. To było świetne. 29 grudnia David miał ruszyć z kolegą w szaloną podróż. Miał spotkać się z nim w San Francisco. Stamtąd mieli ruszyć do San Diego albo do Meksyku. Ktoś miał go podwieźć. David miał przy sobie gitarę i torbę podróżną. Niestety, nigdy nie dotarł do swojego celu. Kiedy otworzyłam drzwi i zobaczyłam detektywów, powiedzieli mi, że znaleźli mojego syna. Zapytałam, czy zrobił coś złego i chciałam po niego jechać. Odparli, że on nie żyje.
Wybiegłam przed dom i zaczęłam krzyczeć, że ich nienawidzę, żeby tak nie mówili. Oszalałam. Tarzałam się po ziemi. Wpadłam w histerię. Ktoś zadzwonił na policję z doniesieniem, że znalazł człowieka leżącego na skraju drogi. Właśnie zamówił burgera na wynos, kiedy jego światła oświetliły ciało leżące na chodniku. Ludzie myśleli, że to jakiś pijak odsypia libację. Detektywi szybko wykluczyli możliwość napadu. Nie mogli znaleźć żadnych śladów, które by wyjaśniły motyw zabójstwa. Kiedy dotarłam do domu pogrzebowego, podszedł do mnie znajomy, jeden z właścicieli. Powiedział: panie Estrada, pocisk przeszedł przez płuco, kilka centymetrów od kręgosłupa. David momentalnie się udusił i trafił do stwórcy. Był to akt niesprowokowanej przemocy, który nie zostawił śledczym żadnych tropów. Nie widzieliśmy żadnego motywu łączącego te zabójstwa. Detektywi poświęcili mnóstwo pracy na znalezienie motywu zabójstwa Davida Estrady, ale nie znaleźli niczego, co mogłoby ją wyjaśnić. Nie mieliśmy dosłownie żadnego świadka tych morderstw. Rozwój sytuacji bacznie śledzili dwaj bracia z rodziny robotniczej, 38-letni Jeff i 32-letni Dale Hausner. Dale nie miał w pracy nad nikim władzy, lecz starał się zawsze maksymalnie wykorzystać swoją pozycję. Był dozorcą na lotnisku Sky Harbor, ale nieoficjalnie sprzedawał alkohol z auta. Przy pomocy współpracowników zmienił lotnisko w czarny rynek zbytu rzeczy, które kradł w sklepach. Bezrobotny Jeff zaczął pracować dla młodszego brata. Dale był młodszy i mniejszy, ale potrafił manipulować starszym bratem tak, żeby ten go bronił i działał w jego imieniu. Bracia mieli wkrótce znaleźć nowe hobby, które wprawi śledczych w osłupienie. Pod koniec 2005 roku mieszkańcy Phoenix padli ofiarą serii niesprowokowanych zabójstw. Zaczęło się od ataków na zwierzęta. Sytuacja nabrała tempa, kiedy 20-letni David Estrada zginął na skraju drogi. 6 miesięcy później naliczono 13 ataków, w tym zabójstwa zwierząt, zniszczenie własności i kolejne tajemnicze morderstwo. Detektyw Cliff Jewell miał wkrótce odebrać telefon, który rozpoczął nowy rozdział koszmaru. 29 grudnia dostałem wezwanie do 3 przypadków ataku bronią palną w centrum Phoenix. In the downtown Phoenix area. On that night in December. Tej nocy odbyły się aż 3 ataki, wszystkie w tej samej okolicy. Stawka w tej zabójczej grze wyraźnie wzrosła. Funkcjonariusze znaleźli ciało Marka Carilla przy tym budynku. Wydawało się, że ktoś przywołał go do samochodu. Kiedy zbliżył się do pojazdu, dostał 2 strzały w pierś. Dwie przecznice dalej znaleziono Jose Ortiza w podobnym stanie. Został trafiony prosto w pierś i leżał na chodniku. Trzecią ofiarą był pan Tordaj. Detektyw Jewell zaczął przeszukiwać materiał dowodowy w nadziei na znalezienie istotnego tropu.
Tej nocy zacząłem przeglądać nagrania z kamer umieszczonych na okolicznych budynkach, wypatrując podejrzanych pojazdów. Zobaczyłem samochód, który zbliżył się do skrzyżowania. Powoli zakręcił i zniknął z pola widzenia. Kamera zdążyła jeszcze wychwycić nagłe przyspieszenie. Na nagraniu widać też kota idącego chodnikiem. Nagle kot zerwał się do ucieczki bez widocznego powodu. Musiał wtedy paść strzał, który spłoszył zwierzę. Choć nagranie to było ważną wskazówką, samochodu nie dało się zidentyfikować. Nie widziałem żadnego motywu. Wyglądało na to, jakby ktoś po prostu wyjechał na miasto, by zabijać przechodniów. Analiza materiału dowodowego z miejsca zbrodni pozwoliła dokonać przerażającego odkrycia. Kiedy zorientowaliśmy się, że ta seria zabójstw jest powiązana z zabójstwem Davida Estrady oraz wielu koni i psów, wiedzieliśmy, że mamy poważny problem. Co więcej, niewielu ludzi robi coś takiego. Mało kto atakuje bez żadnego powodu. Wiedziałem, że to nie będzie łatwa sprawa. Phoenix zostało oblężone, jego mieszkańcy uwięzieni we własnych domach. Grupy ochotników patrolują ulice, ale niektórzy mieszkańcy wolą zaopatrzyć się w broń. Sprzedaż broni wzrosła w ciągu ostatnich dwóch tygodni o 50%. Policja kontynuowała poszukiwania, a na każdym kroku dało się słyszeć rozmowy o seryjnych mordercach. Byliśmy przerażeni. Nawet na przerwach w pracy rozmawialiśmy tylko o nich. Ludzie bali się wyjść po benzynę, na spacer, a nawet wyprowadzić psa. Moim zadaniem było zebranie informacji o podobnych zabójstwach. Wysłałem prośbę o pomoc do 23 miast w dolinie. 38-letni mechanik Tony Mendes i 56-letni weteran z Wietnamu Reginald Remillard, którzy zginęli w nieznanych okolicznościach, okazali się być pierwszymi ofiarami tej strasznej serii. Cliff Jewell obawiał się najgorszego. Wiedziałem, że to ci sami sprawcy działali w ten sam sposób. Ich ofiary to przechodnie, zabici w ciemnych miejscach między 10 a 2 w nocy. To ofiary tych samych zabójców. Cztery miesiące po nocy potrójnego zabójstwa Jeff Hausner przedstawił Dale'owi swojego kolegę, Sama Dietmana. Dietman mógł mieć problemy psychiczne od wczesnego dzieciństwa. Jego rodzice rozwiedli się, jego małżeństwo się rozpadło. Miał kompleksy na punkcie opuszczenia i samokontroli. To bardzo niebezpieczna kombinacja. Dwóch życiowych nieudaczników, którzy przeszli przez rozwody i stracili swoje dzieci, szybko się dogadało. Mamy tu dwóch facetów, którzy stracili żony i całe życie. Z pewnością byli wściekli, że nie dostali od życia tego, co chcieli, tego, co mają inni. Czuli gniew i rozgoryczenie. Niedługo później Jeff dostał pracę i odłączył się od grupy. Dale został bez partnera. Jeff został dozorcą w bloku mieszkalnym, nie mógł już bawić się z bratem. Jeff zamieszkał z dziewczyną, odstawił więc brata na bok. Na szczęście dla Dale'a, Sam idealnie nadawał się na zastępstwo. Zaledwie miesiąc po ich spotkaniu, w maju 2006 roku, ataki powróciły. Tym razem na celowniku znalazła się dziewczyna o imieniu Claudia Gutierrez-Cruz. The victim was shot
Ofiara została postrzelona, kiedy szła ulicą Tomasa. Detektyw Pete Salazar trafił na miejsce zbrodni. Claudia Gutierrez trafiła do szpitala, ale zmarła podczas operacji. Została trafiona ze strzelby z bliskiej odległości. Gdy policja nie była w stanie rozwiązać zagadki tożsamości przestępcy, który dokonał już 25 ataków, Cliff Jewell szedł za swoim przeczuciem. Wiedziałem, że sprawcą jest dwóch, bo strzały oddawano z obu stron samochodu, a jedna osoba nie jest w stanie prowadzić auta, pilnować, czy nie ma świadków, a w dodatku celnie strzelać. Nie pudłowali. Zawsze trafiali w swój cel. Policja zaczęła szukać pary sprawców, ale zanim śledztwo ruszyło z miejsca, liczba ataków miała osiągnąć niespotykaną wcześniej skalę. W czerwcu 2006 roku funkcjonariusze otrzymali doniesienia o pożarach w dwóch różnych supermarketach. W ciągu 45 minut wybuchły pożary w dwóch supermarketach oddalonych od siebie o 13 kilometrów. Ogień uruchomił spryskiwacze i zniszczył towar o wartości 10 milionów dolarów. Kamery w obu sklepach wychwyciły dwóch podejrzanych mężczyzn. Kamery sklepowe, nagrywające obraz z miejsc, gdzie wybuchły pożary, pokazały nam dwóch podejrzanych mężczyzn. Natychmiast zaczęliśmy ich szukać. Funkcjonariusz Darrell Smith otrzymał donos identyfikujący jednego z tych ludzi. Zadzwonił do nas ktoś, kto twierdził, że jednym z tych ludzi jest Sammy, którego często można znaleźć w jednym z kilku barów w zachodnim Phoenix. Oczywiście sprawdziliśmy te bary, ale go w nich nie spotkaliśmy. Kontynuowaliśmy obserwacje w nadziei, że się pojawi, ale tak się nie stało. Sam Dietman od wielu lat staczał się po równi pochyłej. Sam nigdy nie przepadał za szkołą, a w młodości wiele razy popadł w konflikt z prawem. Rodzice Dietmana się rozwiedli, a gdy zostawiła go żona, stracił dom i kontakt ze swymi dziećmi. Wkrótce sięgnął po narkotyki. Sam ledwo wiązał koniec z końcem. Często zaglądał do butelki i zażywał narkotyki. Tymczasem Dale Hausner, również niestroniący od stymulantów, musiał zmierzyć się z własnymi demonami. W jego rodzinie były przypadki chorób psychicznych. Hausner często użalał się na depresję, ale odmawiał przyjęcia specjalistycznej pomocy. Jego ojciec zwykle bywał poza domem i nie potrafił nawiązać kontaktu z synem. Regularnie dochodziło między nimi do kłótni, przez co Dale opuścił rodzinny dom w młodym wieku. Jakieś 10 lat wcześniej był żonaty i miał dwóch synów. Wracali do domu, jego żona prowadziła. Miał syna i pasierba. Zginęli w wypadku samochodowym. Ten wypadek rozbił ich małżeństwo. Utrata dwójki dzieci stała się przyczyną zdarzenia, które ukazało skłonność Dale'a do przemocy. Wywiózł żonę na pustynię w samej koszuli nocnej. Myślała, że ją zabije, tak zresztą jej powiedział. Groził jej pistoletem. Na szczęście podjechał do nich jakiś samochód. Gdyby nie to, z pewnością by ją zastrzelił. Ostatnim składnikiem tej zabójczej mieszanki była metamfetamina, co rozjaśni ponurą rzeczywistość dwóch facetów, których zostawiły żony. Co nada sens ich życiu? Narkotyki. Metamfetamina dodaje wigoru,
i usuwa wszystkie ograniczenia. Człowiek jest naładowany energią, trudno mu się kontrolować. Myśli, że jest niepokonany. Tej samej nocy, kiedy zapłonęły supermarkety, weteran wojenny Paul Patrick wybrał się do sklepu po papierosy. Paul Patrick mieszkał wtedy z matką i siostrą. To on zarabiał na rodzinę. Jego matka chorowała, miała problemy z sercem, a siostra zapewniała matce stałą opiekę. Od Paula zależał byt całej trójki. Po 33 atakach, 12 zabójstwach zwierząt i 9 atakach na ludzi, w tym 7 śmiertelnych, Paul miał zostać kolejną ofiarą. Właśnie miałem przejść przez ulicę. Nagle usłyszałem zwalniający samochód. Dostałem. Wiedziałem, że mnie postrzelili. Ból był nie do zniesienia. Paul przeżył pierwszy strzał. Padł na ziemię i nie mógł się ruszyć. Zauważyłem rękę. Trzymała pistolet. Myślałem, że chce mnie dobić. Pomyślałem: Boże, byle umrzeć szybko. Okazało się jednak, że mężczyzna, który przykucnął nad nim z bronią, był po jego stronie. Paul prawie zginął na miejscu. Uratowała go bohaterska postawa młodego Sola Guerrero. Guerrero był wojskowym medykiem. Kiedy usłyszał strzały, przybiegł na pomoc. Przyszedł mi pomóc, powiedział: póki tu jestem, nikt cię nie skrzywdzi. Paul doznał obrażeń, które zmieniły całe jego życie. Paul walczył o życie przez wiele tygodni. W końcu jego matka została opiekunką. Siostra zaczęła zarabiać, a Paulowi przypadła rola inwalidy. To, że przeżył, graniczyło z cudem. Gdy ataki zaczęły się nasilać, Sam Dietman staczał się coraz niżej. W końcu zamieszkał w mieszkaniu Dale'a Hausnera, spał na kanapie. Sam zupełnie nie panował nad swoim życiem. Nie docierało do niego, że musi zarabiać określoną kwotę pieniędzy na mieszkanie, jedzenie itd. Całkiem się stoczył. Kiedy zamieszkał z Dale'em, stał się całkowicie od niego zależny. Dale robił dla niego wszystko, o co dorosły człowiek powinien sam zadbać. Wspólne poczucie krzywdy i wściekłości na świat stało się katalizatorem tej toksycznej przyjaźni. Tymczasem śledztwo w sprawie pożarów supermarketów miało wkrótce naprowadzić detektywów na trop seryjnych zabójców. W 2005 roku mieszkańcy Phoenix padli ofiarą serii niesprowokowanych ataków, których celem były zwierzęta, ludzie i własność prywatna, przez co jego mieszkańcy bali się opuszczać domy. Latem 2006 roku policja w końcu zaczęła zamykać sieć wokół pary morderców, których lista ofiar stawała się z każdym miesiącem dłuższa. Po wywieszeniu prośby o pomoc w identyfikacji podpalaczy supermarketów, funkcjonariusz Darrell Smith otrzymał istotną wskazówkę. Otrzymaliśmy zgłoszenie. Odbyłem długą rozmowę z Ronem Hortonem. Ron był miłośnikiem motocykli i rozpoznał na nagraniu swojego kumpla z baru, Sama Dietmana.
Powiedział mi, że często odwiedzał bar Stardust, w którym Sam Dittman był stałym bywalcem. Pewnej nocy Sammy zapytał go w barze, czy wie, jak to jest kogoś zabić. Ron spojrzał na niego i stwierdził, co ty gadasz, nigdy nikogo nie zabiłem. A sam na to, a ja wiem, jak to jest. Sammy powiedział mu, że to on zabija ludzi w dolinie. Po otrzymaniu tak długo wyczekiwanego tropu, policja mogła zakończyć rządy terroru morderców raz na zawsze. Ron zgodził się zaaranżować spotkanie z Samim. Pomimo usilnych starań Rona, Dittman uparcie odmawiał spotkania. Tej nocy Robin Blaznek został kolejną ofiarą seryjnych zabójców. Był to 47. atak zabójczej dwójki. 22-letnia Robin Blaznek została zabita w czasie, gdy Ron prowadził SMS-ową dyskusję z Samem. Dla Robin Blaznek było już za późno, ale Ron namówił Sama na spotkanie następnej nocy. Policjanci byli pewni, że tym razem go dopadną. W końcu doszło do spotkania. Umówili się w barze Stardust. Dale Hausner podrzucił Samiego na spotkanie. Śledztwo ruszyło z miejsca. Po spotkaniu Dale odwiózł Sama do swojego mieszkania. Podsłuch założony w mieszkaniu Hausnera dał śledczym wgląd w przerażające umysły pary bezlitosnych zabójców. Usłyszeliśmy przez podsłuch, jak chwalą się, że przodują w zabijaniu ludzi w okolicy. Hausner dążył do sławy. Zapewne chciał zwalczyć silny kompleks niższości, który zakorzenił się głęboko w jego osobowości. Denerwował ich fakt, że media nie podawały prawidłowej liczby ofiar. Chcieli być najlepsi, żeby każdy o nich mówił. Dla nich była to swego rodzaju rywalizacja. Rozmawiali też o zabójstwie Robin poprzedniej nocy. Z ich słów jasno wynikało, że zginęła z ich ręki. Po zdobyciu materiału dowodowego, policja przystąpiła do akcji. Padła decyzja o aresztowaniu. Dostaliśmy zielone światło. Samiego zgarnęliśmy pierwszego. Dale'a aresztowaliśmy niedługo później. Dale Hausner, pojmany w samych bokserkach, z pewnością się tego nie spodziewał. Wydawało się, że Dale i Sam nie byli zaskoczeni aresztowaniem. Byli spokojni, nie stawiali oporu. Mieszkanie Hausnera zostało starannie przeszukane. Ilość znalezionego materiału dowodowego była przytłaczająca. Znaleźliśmy amunicję i całą paczkę zapalniczek, identycznych jak ta znaleziona w podpalonym supermarkecie. Pośród pustych butelek i strzykawek funkcjonariusze znaleźli wycinki z gazet z opisami zabójstw. Znaleźliśmy zdjęcia. Trzymali je w albumach niczym trofea. Uważali się za myśliwych, a wycinki były ich trofeami. Pozwalały im pamiętać o osiągnięciach. W koszu na śmieci była mapa, na której zaznaczono postęp ich zabójczego hobby.
Na mapie były dziurki po pineskach. Okazało się, że zaznaczały miejsca zabójstw. Znaleźliśmy też pustą puszkę zawierającą cztery łuski nabojów do strzelby. Badania balistyczne potwierdzą później, że jedna z tych łusek należała do pocisku, którym zabito Robin Blaznek. Kiedy wieść o aresztowaniu rozniosła się po Phoenix, mieszkańcy nareszcie odetchnęli z ulgą. Rodziny ofiar w końcu mogły liczyć na sprawiedliwość. Byłam wtedy w pracy. Nagle wszyscy zaczęli mówić, że złapano seryjnych zabójców. Mówili o tym w telewizji. Poszłam na stołówkę spojrzeć na ekran. Kiedy ich zobaczyłam, zrobiło mi się słabo. Podczas przesłuchania funkcjonariusze dowiedzieli się więcej o mężczyznach, których tak długo szukali. Spodziewaliśmy się, że to Dale Hausner się przyzna. Myśleliśmy, że Dittmann był tylko tępym osiłkiem. Dale twierdził, że to nie on, że złapaliśmy niewinnego. Udawał chęć do współpracy. Mówił, że gdyby coś wiedział, to powiedziałby nam. Staram się żyć porządnie. Owszem, czasem sięgam po alkohol czy narkotyki, ale nigdy nie popadłem w konflikt z prawem. Ktoś używał mojej broni i samochodu do zabijania ludzi. To dla mnie jak kop w tyłek, splunięcie w twarz. Nie wyglądał na wstrząśniętego. Wyglądał, jakby się dobrze bawił naszym kosztem. Powiedział pan, cytuję: a co z tym typem, którego zastrzeliłem na 27? Jest pan pewien, że to nie sam? Tak. Dlaczego pan to powiedział? Ludzie mówią różne bzdury, jak są pijani. Chociażby taki Mel Gibson. Dla niego przesłuchanie było grą, bawiło go to. Interesuje mnie sprawa tego seryjnego zabójcy. Co pan o nim wie? 35 ataków, ludzie, zwierzęta, konie, psy, jakieś 5-6 ofiar śmiertelnych. Współpracował z nami tylko w tworzeniu hipotez. Skoro użyto mojego samochodu, pewnie sam go pożyczał, kiedy spałem. Nie wiem, ilu ludzi zabił lub postrzelił. To był on, a nie ja. Nie będę go bronił. Zdecydowanie uważał, że był sprytniejszy od detektywów. Nie jestem geniuszem, ale czy łapanie przestępców jest aż takie trudne? Może przestępca był sprytny? To mógł być funkcjonariusz sam albo ktokolwiek inny. Skoro gość tak długo jest nieuchwytny, musi być inteligentny. Czy wie pan, dlaczego tu jest? W związku z seryjnymi zabójstwami. Dittmann szybko się przyznał, zdradzając też szczegóły zbrodni. Czasem Dale kogoś zauważał, zawracał i strzelał. Dittmann rozmawiał z nami otwarcie, nic nie ukrywał. Potem rozsiadał się wygodnie i było po sprawie. Bum. A potem odjechał? Co Dale zrobił po strzale? Zachichotał, położył pistolet przy nodze, spojrzał na mnie i odjechał. Wydawało się, że sam był tylko pionkiem. Zdecydowanie nie był mózgiem tej pary. Czy można powiedzieć, że Dale był bardziej zainteresowany rozgłosem waszych działań? Tak. Po tym, jak u niego zamieszkałem, często o tym rozmawialiśmy. Sam był psychicznie uzależniony od Dale'a, a on to wykorzystał i zrobił z sama swojego wspólnika.
Dietman opowiedział też o przestępstwach, których Dale dopuścił się z bratem Jeffem. Czy powiedzieli panu o odpowiedzialności za śmierć innego człowieka? Jeff coś mówił, ale z nim nigdy nic nie wiadomo. Opowiedział nam wszystko o wcześniejszych atakach Dale'a i jego brata. O tym, co nazywali rekreacyjną przemocą. Mówił, że strzelali do psów, owiec i jakichś lam. Powiedział, że zanim się poznali, Jeff wychodził z bratem na miasto i prowokował bójki lub dźgał ludzi nożem. Rekreacyjna przemoc, jakoś tak, pobicia. No właśnie, tak to nazywaliście? Rekreacyjna przemoc? Chociaż zabójcy trafili za kratki, pozostało jedno pytanie bez odpowiedzi. Co pchnęło ich do zabijania przypadkowych ludzi? W latach 2005-2006 Phoenix zalała fala rekreacyjnej przemocy. Dale Hausner i Sam Dietman atakowali ludzi i zwierzęta zupełnie bez powodu. Ich jedyną motywacją było przeżycie dreszczu emocji. Hausnerowi i Dietmanowi postawiono niemal 100 zarzutów, zabójstw i zniszczeń. Dietman szybko się przyznał, ale Hausner pozostawał nieugięty nawet w obliczu oczywistych dowodów. Dzięki zeznaniom Dietmana, Rebecca Estrada poznała ostatnie chwile życia swojego syna. Sam powtórzył w sądzie to, co opowiedział mu Dale. Kiedy zauważyli Davida, zawrócili i zwabili go do samochodu pytaniem o drogę. Opuścili szybę. Gdy tylko David się zbliżył, Dale strzelił do niego ze strzelby, trafiając w płuco. Paul Patrick, który nie opuścił żadnego dnia procesu, był zszokowany arogancją i brakiem skruchy Hausnera. W którymś momencie odwrócił się do mnie i matki jednej z ofiar. Pokazał nam środkowy palec. Chciałem wepchnąć mu go do gardła. Jeszcze bardziej szokujące były szczegóły dotyczące śmierci Robin Blaznek. Nagranie z podsłuchu ujawniło, jak zwyrodniała i zdeprawowana była ta dwójka. Dale Hausner chwalił się jej zabójstwem i obrzucał ją inwektywami. Hausner powtarzał: pomóżcie mi, pomóżcie. Parodiował w ten sposób ostatnie słowa Robin, która nie umarła od razu. Jakim trzeba być potworem, żeby parodiować kobietę błagającą o pomoc w obliczu śmierci? To nam ukazało, jaki Dale był naprawdę. Fakt, że zabijanie było dla nich rozrywką, dużo mówi o ich psychice. Nie było dla nich żadnej świętości. W jakiś perwersyjny sposób zabijanie sprawiało, że czuli się lepsi od innych. Chociaż Hausner twierdził, że jest niewinny, nieumyślnie wyjawił w sądzie kilka szczegółów. Porównywał też siebie do innych znanych morderców. Składając zeznania, Dale uśmiechał się, wspominając, że jego imię jest porównywane do Mansona, znanego seryjnego mordercy. Dale Hausner został skazany za 80 różnych ataków, w tym morderstwo pierwszego stopnia Davida Estrady, Nathaniela Schoffnera, Jose Ortiza, Marka Carrilla, Claudie Gutierrez-Cruz i Robin Blaznek.
W 2013 roku, po kilku latach więzienia, strażnicy znaleźli go martwego w celi. Przedawkował leki. Sam Dietman przyznał się do morderstw Claudii Gutierrez-Cruz i Robin Blasnick i został skazany na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Wyjawił też, że Jeff Hausner zabił nożem Timothy'ego Davenporta, za co Jeff został skazany na 18 lat więzienia. Pytanie, co spowodowało, że ci mężczyźni dopuścili się tylu aktów agresji, pozostawało bez odpowiedzi. Sam Dietman nie potrafił powiedzieć, dlaczego się do nich przyłączył. Powiedział tylko, że Jeff i Dale często robili wypady na, jak to nazywali, rekreacyjną przemoc. Nie rozumiałem tego. Byłem dla nich jak cel na strzelnicy. Złe miejsce, zły czas. Hausner czuł się gorszy i to go rozwścieczało. To był dla niego jedyny sposób na zdobycie jakiejkolwiek pozycji i rozgłosu. Czy Sam Dietman był tylko bezmyślnym naśladowcą? Czy też aktywnie szukał nowego dreszczu emocji? Sam nie radził sobie z życiem. Szukał kogoś, kto nim pokieruje. Pojawił się Dale, a Samowi to wystarczyło. Nie sądzę, żeby Dietman zrobił to bez Hausnera. To Hausner wszystko planował. Czy Dale Hausner i Sam Dietman szukali dreszczu emocji, czy też rola morderców była im przeznaczona? Wiele lat o tym myślałem. Doszedłem do wniosku, że oni po prostu są skrzywieni. Dale musiał się taki urodzić. Nie wierzę, że nagle zmienił się w potwora. Natomiast Sam Dietman bezmyślnie podążał za Dale'em i zrobiłby dla niego wszystko. Uważam, że żaden z nich nie urodził się mordercą. Gdyby ich życie potoczyło się inaczej, nie zaczęliby zabijać. Z Dale'em Hausnerem od początku było coś nie tak. Śmierć dzieci była dla niego tylko sygnałem, by zrobić pierwszy krok. Traumatyczne wydarzenie może być impulsem, który wyzwala ukryte skłonności człowieka. Nie jest ich przyczyną. Hausner już przed wypadkiem przepełniony był gniewem. Dale czerpał z tego przyjemność. Było w nim coś bardzo naprawdę złego. Gdyby chciał, mógłby to zwalczyć. Nic nie zrekompensuje rodzinom ofiar nagłej utraty najbliższych. Minęło już tyle lat. Miał przed sobą całe życie. Dobre wspomnienia pozostaną jednak z nimi na zawsze. Był wspaniałym synem. Jak był mały, kładł mi dłonie na twarzy i mówił: mamo, kocham twoją twarz. Moim zdaniem był najwspanialszą osobą, jaka kiedykolwiek przyszła na świat. Choć blizny Paula Patricka nigdy się nie zagoją, jego wola walki jest wyrazem szacunku do ludzi, którzy nie mieli tyle szczęścia. Nie zostanę pokonany. Nie przez takich ludzi.
Wersja polska SDI Media Polska. Tekst Błażej Cecot. Czytał Andrzej Leszczyński.